Dobra, spotykamy się tym razem w bardziej topowym gronie, a mianowicie jest dzisiaj z nami... Jest Julia. Julia, Piotr Enzel. Dave. Dawik i... Pan wczorajszy. Pan wczorajszy. Shizzy, którego prawie nie słychać, ale jest na początku kawy. Myślę, że w jakieś 10-15 minut ją dopi i zacznie być go słychać. Troszkę dostanie kofeiny, jest od razu lepiej będzie się ruszał. Tak, nie? Będą tematy, na których się nie znam, to się wtedy wypowiem. Tak, to wtedy to jest podstawa super. Udanego dziennikarstwa. Bo chcemy zacząć od tego, na czym się Shizzy zna, bo to zabijał. O tak. To znaczy... Dum, dum, dum. Najlepsza armia w tej grze, czyli demony chaosu. A to nie siostry? Nie. Siostry są bardzo fajną armią, ale na to narzeka kto inny. Nie, no, demony bardzo fajnie się sprząta, bardzo miłe gry. No ale dobra, to wracając do meritum, bo Dave w poprzedniej wersji tego nagrania powiedział już dosyć sporo, ale jak się okazuje na złym mikrofonie. Nasz ekspert od technologii, czyli Piotr Enzel, podłączył nam piękny mikrofon, a potem odpalił i tak mikrofon z laptopa, więc nic nie było słychać, więc nagrywamy to drugi raz. Także dużo naszych pięknych myśli się zmarnowało, ale może dzięki temu... Wcale nie. Dobrze, zmarnowało się dużo w topa. Będziecie mogli odpalić ten podcast w pracy bez ryzyka, że was... No, nie ma szans. Dobra, to co? Lecimy do meritum, czyli omawiamy dzisiaj głównie chaos, bo na tym się co nieco znamy i wyjątkowo jest szansa, że będziemy mówić prawdę. Także co? Zaczynamy od demonów chaosu. Jeszcze raz i powtórzę swój niemal monolog. Demony chaosu zapowiadane były na ostrego nerfa, na grywalne rzeczy, czyli na Nurgla. Jak wiadomo, najbardziej przegiętą jednostką aktualnie w demonach są Plaguebearerzy i wszystko wskazywało na to, że dostaną nerfa punktowego, że będą niegrywalni, tak jak kiedyś znerfione zostały Brimstone'y. Ku uciesze wszystkich graczy, zwłaszcza tych, którzy grali przeciwko demonom, nie dostały nerfa. Nerfa w całych demonach dostały dwie rzeczy, czyli Spoilpox Scrivener, buffujący bohater, który dodawał buffy do move'u i do ataków, tak naprawdę must have w każdej nurglowej armii i on skoczył z 75 na 95 punktów, czyli to jest podwyżka 20 punktów. Drugi nerf to Plague Drony, czyli muchy nurgla, które skoczyły o 6 punktów na modelu z 34 na 40. I teraz o ile w Polsce listy stricte muchowe się bardzo rzadko pojawiały, o ile w ogóle, na zachodzie te listy się pojawiały, na ETC często mieliśmy do czynienia albo z listami stricte tylko na muchach, albo na miksie much i Plaguebearerów. Tak naprawdę... Wiele ich nie było. Jak nie było ich wiele. Ja grałem na coś takiego. Tak, no muchy mają tę przewagę nad plagami, że wstawanie z liderki jest tam no, bardziej wartościowe, ale z drugiej strony ciężej robić szlaczki przez całą mapę i korzystać z buffów dawanych przez bohaterów, bo tak naprawdę no, buff na 6 czy 9 modelach, a buff na 30 modelach to jest zasadnicza różnica. I tak naprawdę nie rozumiem tego nerfa ni cholery, bo nie był to wcale przegięty unit, nie był to meta-breaking Może chcieli skład. Spowodować, żeby ktoś chciał wziąć findy albo crashery. To chyba tak to musiało wyglądać, bo te jednostki wspomniane przez Tyfusika teraz potaniały. I wciąż są niegrywalne. Ale przepraszam, find jest słaby, ale nie jest on moim zdaniem niegrywalny. Okay, po prostu są lepsze rzeczy, bo find ma bardzo fajną umiejętność blokowania fallbacku. Gdyby jeszcze dało się go lepiej chować, gdyby był charakterem, to w ogóle byłby przegięty i byłby w każdej liście. Ale to super, bo jednostka kombatowa blokuje fallback wszystkiemu, co nie ma fly. Więc jest mega dobry. Dokładnie to samo, co robią plagi, jak się otoczą. Tak, plagi jak cię otoczą, ale powiedzmy, nie zawsze możesz coś otoczyć. I z czego... Nie pamiętam, czy Fint nie blokuje też tych, co mają flya. Nie, masz zapis, że poza flya. Okej, no ale... Czyli Knighta zblokuje. No, tak. No ale wciąż to jest model pojedynczy, który jak się dostawi, to jest, blokuje wszystko, nie musimy się martwić o obtaczanie, które nie zawsze jest możliwe. Więc miał swoje jeszcze plusy. Mają więcej sensu na zestawionych terenach. Tak, na zestawionych terenach można próbować się nimi bawić, ale no nie jest to dobry model nawet. No nie jest, jest po prostu słaby, ale nie jest w kategorii niegrywalnego shitu. Steel. Wracając do meritum i powiedzmy omówienia tego, czyli tak naprawdę listy nurglowe dostały 20-punktowego nerfa, czyli 3 plagi mniej. Wow. Nie zmieniło się nic, ale zmieniło się wszystko inne w kontekście demonów tak naprawdę, bo wszystko dostało obniżkę punktową. No zyskujesz na Rotigu się na przykład 45. Jeżeli ktokolwiek go kiedykolwiek wystawi, bo Great Unclean One nowe to są piękne modele, które chciałbym zobaczyć i chciałbym nimi zagrać, ale są tak niegrywalne, że to aż boli.
I mają ten sam problem, który mają wszystkie Greater Demony, czyli mają za dużo wundów. Tak, jeszcze ma, jak rozmawialiśmy na forum z chyba HN-em, to jeszcze Lord of Change w miarę ma sens. Tak, demony Sincha po prostu są przeżywalne, bo mają tak. wysokiego inwa. Tak, i jak jest niemożliwą szmatą z artefaktu, to wtedy jest... Niemożliwa wtedy... szmata to impossible rope. To... Tłumaczenia tyfusa. To w tym momencie ten gościu ma sens, tak? Bo jest wyporny, ale tak poza tym... to. No i też stanie. Ale te greatery, no... No jak ale... już mówiliśmy w wersji nagranej wcześniej, której teraz nie ujrzycie, to na przykład firstery, które bardzo potaniały, największa... tak, o 30%. Tak, to jest największa obniżka w kodeksie, czyli Blood Firstery. Już nie pamiętam, kto na Glory, ale zrobił bardzo fajne porównanie jakby wygaru względem kosztu punktowego i wyszło, że nadal DPS siekierą jest lepszy od... No tak, no, ale tak naprawdę... Wygarze, tak? Tak, no. Wygarze, no to jest smutne. Powiedzmy, że Blood Firster ma też inny problem, czyli meta. Tak naprawdę na co nadaje się Blood Firster głównie? Na zabijanie dużych, ciężkich rzeczy, bo ma wysokie AP, wysoką siłę i damage D6 z reguły. Ale takich ciężkich rzeczy bez inwa. Tak, to po pierwsze, a po drugie, ile takich rzeczy mamy na stołach? Co, Ika? Shadow Sword. No... Tak, ale nawet IK, jeżeli się pojawiają, to IK nie stanowią problemu dla hordowych demonów, więc po co brać Blood Firstera, skoro plagi robią to lepiej? Lettery robią to lepiej. Demon Prince Korna robi to lepiej, o ile w ogóle musi to robić. Tak naprawdę, no, obniżka punktowa jest super, jeżeli ktoś chce sobie tym fluffowo pograć, no to okej, okay, ale turniejowo to dalej nie ma miejsca w żadnej liście. I tak naprawdę z innych rzeczy, które potaniało bardzo dużo rzeczy od Cincha. Wszystko w sumie. Tak, ale właśnie Cinch bardzo potaniał, praktycznie wszystko od Cincha poza horrorami potaniały, więc ewentualnie można próbować się bawić w złożenie takiej listy, no na tier 3 tak naprawdę będzie, na rzucaniu zaklęć. No i... Ale to Shizzy z tym grał, same horrory w sobie jeszcze nie są takie głupie, tak? Po prostu screen z horrorów, który strzela, w porównaniu z plagami też jest bardzo sensowny, bo na niektóre armie jest lepszy, a po prostu... No, trzeba dużo stracić po prostu, żeby przez to przejść. Tak, nie? Więc one też mają jakiś sens, tak? No ale problem znowu się rozbija. Skąd głównie demony mają sens? Z trupsów. Tak, no trups jest podstawą demonów. No i demonetki na przykład potaniały, ale wciąż nadal bym ich nie brał. No bo niestety nie mają aż tak fajnych opcji na szarżowanie po deep strike'u, a z ziemi umrą szybciej niż cokolwiek innego na tym świecie. No więc... No i to jest problem niestety. Demony to armia kombatowa, nie oszukujmy się. Więc do tego kombatu trzeba jakoś dojść. Więc albo trzeba iść po ziemi i być bardzo wypornym, albo trzeba spaść z nieba i szarżować ten 4-6. A jeżeli chcemy ewentualnie iść z ziemi, to jeżeli chcemy wziąć 30, no to super fajnie, bo tylko plagi mają taką realną szansę modyfikowania swoich liderek od strat. No i przy okazji są najszybszym prawie trupsem w grze z Agenstealerami. Więc mają szansę dojść do tego przeciwnika w pierwszej, drugiej turze. No i warto wspomnieć to, co mówiliśmy wcześniej, że brak zmian datasheetów, które też mogły wystąpić. Tu chodzi o drzewo głównie. No Shizzy narzeka, że no, drzewo nie dostało nerfa. No drzewo jest podstawą armii Plagusów tak naprawdę, bo jednak szarża po fallbacku i po advance to jest podstawa tej armii. No jest, to boli, strasznie boli. Chciałbyś to drzewo dark eldarskie, tak? Chciałem takie dark eldarskie. Z ciałkami. Ciałka tału ponabijane na piki. To by grało. No także demony grają to, co grały. Jest pole do kombinowania, wymyślania. Tak naprawdę jakieś kombinacje można moim zdaniem szukać w Cinchu albo w mieszance Nurglite Cincha być może. Staram się być optymistyczny. A z ciekawostek, wracając jeszcze do tematu Greater Demonów, mój ulubiony Greater Demon, czyli Keeper of Secrets, czyli slaneszowy, stanieł aktualnie tak bardzo, że jest tańszy od Demon Prince'a. I wciąż jest gorszy. To tylko wskazuje o tym, jak źle napisany został ten model. Jedyną nadzieją pozostaje to, że teraz pojawił się nowy box demonów do AOS-a i do 40. Pojawiają się nowe modele Slanesha, więc może GW wpadnie na to, żeby przy okazji jakiejś kolejnej kampanii poprawić Slanesha, zmienić trochę datasheety. Slanesha to no, nawet jeden Heros potrafi zmienić całą armię, tak? Tak, dokładnie. Jeden Heros, albo który daje drzewo. Więc to jeden model mogą dodać, który nagle zmieni, że wszystkie demonetki mają sens, tak? Tak, więc Slanesh potrzebuje pomocy i to bardzo dużej pomocy, bo aktualnie jest totalnie niegrywalny i jedyna rzecz, która jest warta uwagi, to... Godfindy.
Nie, indeksowy herald na koniku. A, to prawda. Grałem nim nawet. No tak, Slaanesh ma bardzo fajne czary, bardzo fajne traity, które mocno debufują przeciwnika. I relikt też całkiem. No, ten gem? Nie, jest tragiczny. Najlepszy z wszystkich, jakie masz. No tak, nie, przepraszam, relikty kornowe rządzą. Okej. Okay, no, z Skull River i Crimson Crown. No, mówimy o tym, co przyjmuje Herosa drugiego, tak? Tak, tak w jego turze. na jedną fazę go wyłączę. Nie, no grałem na to tytułem i to może trochę zmienić, ale to bardzo mało zmienia, żeby poświęcać całą... I to jest one use only na grę, super, wow. No. Nie wiem, do dzisiaj nie widzę, jak to miałoby działać, bo im bardziej się wczytujesz w tekst tego gema, tym gorszą się staje. No, w demonach mam wrażenie, że tak jakby podsumowując całą zmianę, to fajnie, że to wszystko potanili. Może coś z tego będzie miało jakiś sens, ale wciąż mam wrażenie, że tak jak powiedzieliśmy, wszystko się rozbija o problem jakby założenia armii, która niespecjalnie siedzi w tej mecie. No tak, no to co grało będzie grało, to co nie grało nie będzie grało, więc demony tak naprawdę ukłon w stronę graczy bardziej klimaciarskich, którzy chcą się pobawić innymi złożeniami. Może coś się pojawi, szczerze wątpię, ale nigdy nie mówię nigdy. Zobaczymy, pożyjemy, na razie będzie grało to co grało, więc przygotujcie się na więcej plagusów na stołach. Pozdrawiam. No dobra, to cóż, temat demonów uznajmy za zamknięty i przejdźmy do kolejnej armii chaosu, czyli Chaos Space Marines. Co się stało? Podrożyli konskryptów. Znaczy, kultystów konskryptów. Tak, no. Niestety ich polityka potaniania wszystkich specjalnie nie dotknęła tych najgorszych, czyli Abadona i Arimana. Ale, szkoda. Bo... Teraz jak będę mówił jakby o Chaos Space Marinach, to będę też myślał o Thousandsonach w sumie jakby uwzględniając, bo tam wiele tak. zmian też nie było. Wiele datasheetów się pokrywa, wiele strategii się pokrywa. Devguard się już różni, jeżeli chodzi o jednostki, bym powiedział, bardziej niż Thousandsonach. I jeżeli chodzi o sam chaos, to co wszyscy zauważyli, to podrożenie kultystów. Pozdrawiamy Rudego. Ale... Widziałem na forum, że nawet ludzie kminili, żeby wziąć wciąż piątkę Marinesów za 15 punktów więcej niż 10 kultystów. To nie ma sensu wciąż. To nie tak działa. To wciąż nie tak działa. Marcin, chodzi o worek ran, które masz. No. Tak. To też kwestia skalowania się stratagemów. Kultyści są między innymi dlatego tacy dobrzy, bo są Hereticus Astartes. Tak, bo z jakiegoś powodu i pozostali Hereticus można Astartes. Używać na nich stratagemów tych samych, których można używać na legionistów. To już trochę fluffowe zrzędzenie, ale jeżeli spojrzycie na kodeks Chaos Space Marinów, to Veterans of the Long War możecie używać na kultystach, ale nie możecie używać na CSM-ach, którzy nie są z legionów flafowych. To jest w ogóle... ci kultyści są takimi weteranami herezji Horusa, jak tylko się da. No to stary dziadek walczył w wojnie. Dziadek mi opowiadał, jak to było za Horusa. Kiedyś to było lepiej. No, ale co do zasady, jeżeli chodzi o wszystkie jednostki, to jakby sytuacja się... pokrywa z tym, co było w demonach, bym powiedział. Prawie wszystko staniało, poza pojedynczymi jednostkami, które grały, jak na przykład Horn Lord of Skulls. W tym momencie... I są jakieś bardziej zauważalne zmiany punktowe, jak na przykład Defilery potaniały, Hellbruty, czy coś w tym stylu, no ale wciąż te jednostki nie są jakoś wystarczająco dobre, żeby się pojawiły na stole, pomimo tego, że są tańsze, tak? Hellbruty niby jeszcze mają ten stratagem, żeby strzelić dwukrotnie, mogą jeszcze zwariować, żeby strzelić niby spoko, ale no wciąż... Not enough. I tu niestety jest taki problem, że jak się przejdzie przez te wszystkie jednostki, no to jest fajnie, bo na przykład Plague Marinesi potanieli, ale jak chcemy wziąć Plague Marinesów, to chcemy z Devguardu, więc no, to nie ma sensu. Mają fajne mają buffy, mają myczki ze strategiami lepszymi, więc tam można się bawić Plagusami. Stanieli Rubrik Marini i Rubrik Terminatorzy, wciąż bym nie grał. A to może dlatego ich potanieli w CSM-ach też, bo potanieli ich w ich oczywiście, oryginalnych książkach. Oczywiście, nie? Że to jest tam wszędzie zmiana rykoszetem, nic nie znaczące. Wszędzie to tanieje. One się też zasadniczo nie różnią tak samo tym, co mają w sobie, tak? Raczej się różnią dostępem do strategemów i keywordem. Ale o co mi chodziło, że jakby ten cały chaos niby potaniał, ale z tych jednostek, co potaniały, to co ja bym zwrócił uwagę? No nie wiem, Spawn potaniał, jakbyś chciał wziąć brygadę?
Tak, naprawdę tak. Tak to działa. Zyskujesz 24 punkty na brygadzie. Poza tym co? Z fajnych rzeczy, które potaniały, to Karn. Karn, czyli fun guy to be around. Ale tak poza tym, no to jakoś te zmiany punktowe nie są jakieś takie szałowe. No. Karn jest fajny, fajnie buffuje kultystów, fajnie się leje wręcz. To jest spoko mody. To, że potaniał 25%, no to tylko się można cieszyć i to jest jedna z ciekawszych rzeczy, która się tu pojawia. Szczerze, jakieś rzeczy, które bym ewentualnie zwrócił jeszcze uwagę, to nie wiem, Sorcerer w Terminatorce? Bo tak naprawdę... No, Sorsowie zawsze spoko. Sorsowie są spoko, Chaos Space Marine mają dostęp do jednych z fajniejszych czarów typu Death Hex, typu Warp Time. Że mają najlepszy zestaw. W sensie najlepszą jako taką popy... Znaczy, no Thousand Sunny moim zdaniem mają lepsze i Eldarzy. No, Eldarzy mają najlepsze. Chodzi o jedną dziedzinę, tak? A, no jedną dziedzinę tak, no ale Thousand Sunny też mają dostęp do trzech dziedzin, które się fajnie uzupełniają, też są w tym topie. Wiadomo, nikt nie ma tak dobrych czarów jak Eldarzy, ale no Chaos Space Marine mają jedne z najlepszych w grze i ci Sorsowie się przez to fajnie skalują. Sorcerer na jumpaku staniało 2 punkty, co w ogóle robienie takich zmian uważam za żałośnie głupie. No, żeby dwóch kultystów sobie odbić. Tak, odbić sobie dwóch kultystów. To jest tak w zasadzie, potrzebujemy dorobić więcej kartek Chattera Profty. Obniżmy 2 punkty tego Sorcera. No ale dobra, no, ale z kolei Sors w Terminatorce spadł o 38, co już jest jakimś... Zauważalne. Zauważalne. A wbrew pozorom taki Sors w Termosce przed ETC testowałem listy z innych państw i się on pojawiał. I to jest fajne, że on może sobie spaść i może spaść w takim miejscu, gdzie będzie mógł wygodnie rzucić Warp Time albo inny czar, którego akurat potrzebujemy. Tak. Więc to nie jest zły wybór, to jest zawsze ciekawa opcja. Dość taka elastyczna, więc warto zwrócić uwagę. No i tam staniały bronie strzeleckie, tak? To dlaczego też mówiłem, że Hellbrut może mieć jakiś sens, bo z tego co pamiętam wersja autocannon Heavy Bolter kosztuje poniżej 100 punktów, co nie jest jakimś szałem, ale po prostu nadal... Fajne do pobawienia się, ale na turniejach tego raczej nie świadczymy. No i tutaj jedna znacząca zmiana. Plasma pistol spadł z 7 na 5 punktów. Wow. To jest... Ja myślę, że się zaczną pojawiać. Tak, dobra, dobra, zanim ktoś weźmie to na poważnie w jakikolwiek sposób, a potem będzie nam wypominał, to był żart. No niestety, no. Chaos mam wrażenie, że o ile fajnie, że potanili to wszystko i są pojedyncze jednostki, które może czasem ktoś wystawi. Ja jestem, tak jak mówiłem, jestem w stanie zrozumieć innego Hellbruta. Czasem, jeżeli masz za dużo CP, co nie rozumiem, jak masz za dużo CP. W chaosie, który ma super strategię na kultystów. Tak, to, no to wciąż rozpiski, które bym rozważał, to wciąż są na kultystach, tak. No i tutaj warto też wspomnieć od razu o Thousand Sunach, tak, że w Thousand Sunach też się wiele nie zmieniło, tak? No, to, z tego co kojarzę, to właściwie tylko potaniały rubryki we wszelakich wersjach, no ale wciąż Terminator... Już cię ratuję, już cię proszę. Już odpalamy, otwieramy naszego chaptera. Przewróć stronę. Przewróciłem. No i potaniały rubryki, znowu sorcowie potanieli, wszystko spoko, kozy, spawn. Kozy zostały, to jest ważna zmiana. Tak, no i właśnie o to chodzi, że tak właściwie to co było grane w chaosie, no to mamy super różnicę na poziomie armii, bo w tym momencie po prostu bierzemy kultystów, których będzie 40 mniej. Tak, no, względem tego rozpisu, które były grane. 20% kultystów. Ale przy tym zyskujemy, jeżeli chcieliśmy mieć Karna i jakieś kombatowe oddziały kultystów. No, więc ale czy to kultystów ma sens, jeżeli możesz mieć kozy, to jest debatowalne. Więc no... Znaczy były takie listy na zachodzie, się pojawiały typu Mortarion, ten od Thousand Sunów, Magnus, jakieś kozy na przykład, to w ogóle jest nieruszone. Tak naprawdę jedyna lista Chaos Marinów, która została ruszona, to taki ordynarny spam kultystów, gdzie ich tam było ponad 20. Wciąż według mnie jest najlepszy, bo ma najlepszą synergię. Wciąż no, problem jest skalowalność gemów, to bardzo CSM-ów boli, problem skalowalności gemów. Że oni mają fajne gemy, ale te gemy się skalują bardzo dobrze tylko na kultystach. No tak, no plus jeden do ranienia... I na kozach. No właśnie o to chodzi. Veterans of the Long War nie działa specjalnie na 10 strzałach z bultera z CSM-ów, ale już na przykład na 40 atakach z berków to zmieni, tak? Dokładnie. A właśnie to można wspomnieć, że w sumie berki są nieruszone, mają tańszego Karna, jakby coś potrzebował, tak, więc... A w mecie obecnej mocno hordowej...
Kto wie, można się bawić z Behemoth się tym bawi, ale skutecznie. Tak. Berki wciąż są rozważalne. Jeżeli ktoś ma dużo Rhinosów i dużo Marinesów, to może sobie złożyć taką. No i Kombat jest bardzo wdzięczny w tej chwili. No ja bym wciąż Magnusa. Kombat to świetna zabawa. Magnusa bym wciąż tam grał. No tak. Magnus jest po prostu dobry sam w sobie. Ma fajne czary, jest przeżywalny, bo jest Sinchem. Ale to raczej on tam działa po prostu z tego, że masz zbyt dużo celi. Tak, w tej, tej buildzie. No ale to. No, sam chaos jakby wiele się nie zmienił, tak? Bym powiedział, że najwięcej zmian punktowych doświadczymy w Defgardzie według mnie, bo tam potaniały prawie wszystkie te dziwne jednostki, których nigdy nie uświadczyliśmy. Już wszystko przełożę stronę, poczekaj chwilę. Gdzie to jest? Na 14 stronie od końca. Już patrz, jest, tak, o właśnie. Dobra. Już. No i tutaj potaniało znowu, zwykli plagusi, zwykłe termoski i tak dalej, no ale bardziej możemy zauważyć to, że potaniały takie rzeczy jak Plagueburst Crawler. Który był grywalny i będzie grywalny, potaniał niewiele, niecałe 10%. Ale to zawsze jest coś fajnego, bo Plagueburst Crawlery ciężko zabić, są fajne do screenowania bohaterów albo tym podobnych rzeczy, więc można się tym bawić. To też potaniały działa, które ma Entropy Cannon. Tak, mówię. One teraz. 5 punktów dodatkowe. No. Więc raczej chodzi o to, że ten Defgard miał bardziej zauważalne według mnie o tyle zmiany punktowe, że te oni mają sporo takich dziwnych pojazdów, które teoretycznie... Mają sporo dziwnych rzeczy, które mają nieoczywiste synergie czasem. Tak, to, że to ci się łączy, ten... że możesz strzelać wyjeżdżając Plagueburst Crawlerem. Tak, albo na przykład to, co Grzesiu został złapany na WTC, tak, że 20 Plague Marinów, którzy rzucają granatami. I nagle to, zabijają Knighta. Tak. I to teraz staniało, tak, bo Plague Marini potanieli. Tak, więc to jest wciąż... Trochę na tym zyskało i wciąż uważam, że na przykład Plague Marine w kontekście zrobionej armii z nimi nie są tacy głupi, bo oni dobrze zabijają hordy w kombacie z tych swoich mieczyków, więc... Warto kminić, to jest na pewno kodeks z potencjałem, a jak jeszcze gracie singlowo i mieszacie to z demonami Nurgla, to już w ogóle całkiem dobra zabawa. To co widziałem, że chłopaki na forum też kminili, tak? Plague Marinów staniały ich bronie specjalne. Więc można kminili, że na przykład w slotach trupsów wziąć piątkę Plague Marinów z Blight Launcherem, czyli to ktoś, widziałem chyba, że Asarni z kimś to rozważał, mnie to wciąż nie przekonuje, bo to jest 100 punktów za oddział trupsa. Tak, ale to wciąż jest taki trupsik, który jest dość wyporny, który sobie stawiasz w ruince i on sobie bezpiecznie może stać na znaczniku, więc tak, to jest zawsze jakaś opcja. Tak, tylko no znowu, to wymaga... Defgard mam wrażenie, że może mieć jakąś sensowną rozpiskę w sobie ukrytą, ale znowu będzie wymagała wzięcia Thousandsonów na pewno, żeby mieć kozy, to jest moja opinia. I tak właściwie wszystko się rozbija w tym chaosie, że i tak musisz mieć kultystów dużo, i tak. I to, że podrożeli nie zmienia jakby tego, jak te armie działają. Widziałem dużo osób bardzo na to płakało, ale według mnie to nie jest, to jest zmiana. Czy bardziej by płakali, jakby kultyści stracili Hereticus Astartes? No, to na pewno. To byłby płacz. Z mojej pamięci, jak czytałem fora chaosowe, to gracze chaosu zawsze by płakali. Więc to... W sumie to prawda. Oni przez parę lat się tak nauczyli, że już nic innego nie potrafią. A według mnie można coś w tych armiach znaleźć nowego, ale ja tego nie widziałem. Ja siedziałem, kminiłem armię chaosu na Pragę i nie byłem w stanie wyjść powyżej niczego innego. Czegoś, co by nie zawierało kuz na dyskach, czy właśnie kultystów. Nie widziałem tam. To czy szczerze, jeżeli gracie singlowo, macie dostęp do całego chaosu. Jak sobie popatrzycie na Thousandsonów, na Defgard, na CSM czystej, na demony, jak to połączycie wszystkie te deksy, możecie tam znaleźć dużo ciekawych synergii, połączeń. No ale wstępując już na drużynówkę można łączyć chaos w jeden, już jest tyle kodeksów, tyle dokładnie, armii. Dokładnie, no, to jest armia z potencjałem. Po prostu... Tak samo jak Eldary można już łączyć w jeden. Tylko... Nie można się zamykać na jeden kodeks, jeżeli gracie taką armię. Trzeba szukać połączeń, które są pomiędzy książkami, synergii pomiędzy jednostkami i można naprawdę coś ciekawego wymyślić, czego jeszcze nikt nie zauważył. Bo tak naprawdę tu jest tyle możliwości, że nikt nie jest w stanie ograć wszystkiego. Tak, no i tutaj możemy od razu wspomnieć o rikach, w których zmieniło się nic. Macie tego, co pamiętam, staniały flamery. Staniały flamery. No i tak, najważniejszy buff tego kodeksu, czyli hand flamer z D3 do D6, to jest... Nie, one heavy flamery mają tańsze. Heavy flamerki, to są tańsze. No ale to nie jest takie złe, w rikach nic się nie zmieniło. Tak. Są jakie były, czyli są spoko. No i co do jeszcze rzeczy, które według mnie w tym momencie warto...
które warto zwrócić uwagę, a mianowicie co do chaosu, ostatnio gadałem z Alfariusem, a mianowicie warto według mnie wspomnieć, żebyśmy powiedzieli, co wyszło w Blackstone Fortress. Jakby ktoś nie zauważył, to jest taka planszóweczka, która jednocześnie ma data sheety do 40. Tak samo jak wcześniej był ten Rogue Trader, gdzie też pojawiła się banda nurglowa. A tylko on, to był jakiś jeden specjalny detachment, który coś tam kminiliśmy. No tak. Kminiliśmy jako dodatek do rików, to co, o czym mówiłeś. To była spoko opcja, bo wystawiasz 3 riki, ale wystawiasz też całą tą bandę nurgla, za ile tam, z 200 punktów? Tak. Coś koło tego? I to jakoś wracało... Ale najlepsze jest to, że to wystawiasz jako jeden drop, więc twoja armia dalej jest, ma 4 kroki wystawienia, a po wystawieniu ta banda rozdziela się na tam, nie wiem, 10 unitów czy 15 i lata sobie taka banda patałachów po stole, po znacznikach, a riki robią robotę. Więc to takie rzeczy, które mało kto zwraca na to uwagę, a mogą zadziałać. Tak, no i tutaj według mnie warto zwrócić uwagę na to, co się wyszło w Blackstone'ie, a mianowicie w chaosie, jak są niektóre jednostki są bardzo fajne, tak? Jak na przykład są Roach Psykerzy, którzy za 30 punktów mają smite'a, jest wszystko super. Tylko niestety... Aż się Malefic Lordowie przypominają. Dokładnie tak. Tylko problem się rozbije znowu o to, że mają... Musisz złożyć ich w detachmencie z tym Herosem za 100 punktów z młotkiem, który robi nic. I musisz wziąć w trup, tak, 7 kultystów zamiast 40. I... No cóż. Jestem w stanie zrozumieć, że jak gadałem z Alfariusem, można sobie wziąć detachment, taki patrol na przykład, tak? No, masz tylko jedno HQ tam, więc nie możesz wziąć specjalnie czegoś innego. I tak samo nie możesz wziąć na przykład elitowego detachmentu, bo jak masz to HQ, to ci Rogue Psykerzy nie zajmują slotów. Generalnie. Czyli bierzemy patrol ze wszystkich możliwych opcji, z całej jednej możliwej opcji. Tak, i no i to może mieć tam jakiś sens, tylko znowu... A nie, przepraszam, jeszcze mamy auxiliary detachment. Tak, w którym możesz wziąć jednego robić. Możesz wziąć za 30 CP jeden smite. Za 30 CP jeden smite. Za 30 punktów i minus jednego CP. No, ale wciąż jak porównasz sobie ten patrol i masz Herosa plus 2 razy Rogue Psykera i za ten koszt masz 2 sorcererów, to wolę 2 sorcererów. Więc no... Może GW to kiedyś naprawi i po prostu pozwoli to brać na luzie. Ale możemy też od razu powiedzieć o jakichś innych jednostkach, w tym Blackstone'ie, czy coś wy zauważyliście. Według mnie ten krót nowy do Tau jest bardzo fajny. Spoko, tartarska snajperka jest zero, absolutne zero. Nie, króta patrzyłem, bo nam Zozik wysyłał i się cieszył i moim zdaniem to jest bardzo fajny model, bo on jest jakiś... Infiltrujący charakter za 20 punktów. Plus ma takiego pseudo-smite'a, tak. Plus ma snajperkę, czyli nie dość, że jest jakimś tam pojedynczym modelem, który sobie może stać z tyłu i skorować jakiś znacznik, albo się zinfiltrować na jakiś znacznik za ruinką, to przy okazji może spróbować odstrzelić jakiegoś małoundowego bohatera. No i jeszcze jest niewyjmowalny, jak stoi z tyłu, bo jest charakterem. Good deal za 20 per punktów. Tak. No i super, też są inne fajne... Jest sporo tych nowych herosów do Imperium. Jak przez nie przechodziłem, to głównie moją uwagę zwróciły ratlingi, które właściwie są tak wierne komunizmowi i matulce Rosji, a mianowicie jeden ma karabin, jeden ma amunicję. No są fajni, bo są herosami, którzy jak obaj widzą ten sam cel, to ten gość ze snajperką ma jakieś rerole. No, niewiele robią, ale wciąż masz do Herohammera herosów za 30 punktów, którzy zajmują elitę w brygadzie. Tani bohaterowie są zawsze spoko. Znaczy, wiesz, no, Herohammer nie ma problemu z zajmowaniem tanich elit, bo ma dostęp do gwardii z reguły. Tak, ale jeżeli mnie pamięć nie myli, to ratlingi się infiltrują. Więc to zawsze jest też jakaś opcja. Tani bohater zawsze jest spoko. To jest zasada tej edycji. Tak. No. Więc warto według mnie, żebyście sobie spojrzeli do tego Blackstone'a. Może coś tam znajdziecie z tych herosów. No, są na przykład bardzo fajne unity, które wstępnie się patrzy, jak są na przykład te dronki. One mają jakąś broń, która sama z siebie ma bardzo słabe statystyki. Ale za każdą dronkę, która umarła w unicie, ona dostaje plus 1 do siły, minus 1 do AP i plus 1 do damage'a. Na końcu zostaje prawie laskanone. Więc tylko spoko, bo masz limit do 4 modeli w unicie. No mówię, prawie laskanone. Ale jakbyś mógł wziąć 12, to na przykład spoko. Tak samo w chaosie są beastmeni, którzy są trochę lepiej bijącymi się cangorami, tylko możesz mieć ich 2. No, to jest delikatny problem. To jest ten problem. Dwóch
Bestii Gorów. To jest to, czego ta armia potrzebowała. Więcej kombatu w formie dwóch gości. Tak. Dokładnie tak. Dziękuję pani Gimu. Fajnie, że dodaję te zasady, ale tak. No, to jest takie do fluffowego grania, zabawna jednostka, no, spoko. No, tylko bez sensu, że cały czas wychodzi gra jakaś. Według mnie nie powinni dodawać w tych małych grach pudełkowych tych zasad. To czy... Bo to tylko zwiększa ilość publikacji. Szukasz inaczej, coraz więcej. Problemem jest to, ja na przykład... Mogliby to zebrać i wydać w Chapter Approved te wszystkie zasady. Właśnie to, okay. Właśnie to. Ale że wydawanie to, tego publikacji... Że znajdowanie tych źródeł co do tych zasad jest dosyć upierdliwe. Ja musiałem szukać tego głęboko w internecie, bo nie było tego na po prostu stronie Games Workshop. Tak? Nie mogłem tego znaleźć. Ale tak moją opinią jest to, że znacznie lepiej by wyszło, jeśli GW przeszłoby na model z subskrypcją z jakimiś zbiorczymi zasadami. No to będziesz miał. White tak, w White Dwarfie Crimson Fisty. A już chyba Imperial Fisty też zapowiedzieli. Crimson Fisty. I Crimson wyjdą teraz, a następne są imperialne. A kiedy wyjdą Anal Fisty? Imperialny Fisting. Co dwa Power Fisty to nie jeden. No. Shizzy wam to potwierdzi. Dokładnie tak. Jedna jest na tyfusa, a druga jest na tyfusa. Ale to nieprawda, obydwie są na tyfusa. I dalej jest miejsce. Dalej luźno. No to, tam ktoś mi niby mówił, że znalazła się rękawica Dorna, to tak przy okazji. Ale tak, w tyfusie. No to pół godzinki i mam porządny oto. Zaprzeczam. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Więc cóż, wydaje mi się, że ten chapter chaosu został zamknięty, jeśli chodzi o bardziej szczegółowe tak, mówienia. Tak, no niestety, jakbym chciał więcej powiedzieć, że coś tam się stworzyło. No dobra, to podsumowując, Tyfus, jakie widzisz teraz takie top 3 złożone armie chaosu? To w tym momencie... Jakbyś miał iść na singla i top 3 armie, jakie możesz złożyć na singla? Plagi a la Dave, drugi build, który... Vladi zarzucił i mi się bardzo podoba, czyli jakaś kombinacja z 3x9 kuz na dyskach. Pojawiały się takie rzeczy. W sposób jak spiry działająca. Po prostu wysyłasz jeden oddział, podwójna aktywacja, coś zabija i wysyłasz buffy kolejny. Na oddział po prostu. Same w sobie słabe, ale jak jest buffujesz czarami tak, i strategami, tak, to działają. Wysyła milion czarów, popchnięcie i zabijać. I kleić się. Jakaś kombinacja tego, plus zwykłe cangory, plus jakieś brimki, żeby mieć po prostu tanie trupsy. No i jeszcze jest klasyczny według mnie chaos, który wszyscy znacie pewnie z amerykańskich jakichś blogów i tak dalej, czyli jakaś wersja 200 kultystów plus 50 cangorów, tylko odejmij kultystów. Trochę, że, bo się zmieniły punkty. Tak. A to jakie weźmiesz detale tam, czy weźmiesz jakiegoś specjalnego, czy weźmiesz, no to wiadomo, czy weźmiesz taki unit, czy taki unit, no to już są detale, ale tak... Daj, zmieniłbyś coś, zgadzasz się? Ja biorąc pod uwagę, że w swojej liście nie zmieniłem praktycznie nic po chapter approved, czyli dalej to jest 150 plak i 60 bloodletterów. No i na drużynówkę Ricky i Magnus, ale na singla tak, nie. Na singla to kompletnie nie. Znaczy można się bawić, ale no w obecnej mecie hordowej to na singlu nie zrobimy aż takich dobrych wyników taką armią. No, no. Taka prawda, no chyba, że... Nie, jak umiesz grać 6-7 tur, co grę z hordą, to tak. No tak, no Skarku zapinał hordy plak. Jak grał 6-7 tur. No, zapinał hordy na tym no, właśnie. To jest... To ból, że to trzeba sprzątnąć wszystko. Ale też to wynikało pośrednio z tego, że te plagi na ETC w większości nie miały żadnej odpowiedzi na takie rzeczy jak właśnie Ricky. A teraz, kiedy zaczną pojawiać się częściej buildy na letterach i Demon Princeach kornowych, no to jednak trochę będzie ciężej grać tak, z takimi armiami. Dokładnie, więc no chaos mam wrażenie, że nie zmienił się prawie w ogóle, potaniały niektóre rzeczy, więc jak chciałeś wziąć build na 3x9 z 3 plak burst crawlery, to zyskałeś na tym z jakieś 60 punktów, ale tak to... Chaos jest chaosem, to co grało, będzie grało. Pojawia się duże okno na testowanie nowych rzeczy, bo potaniało tak wiele unitów, tak wiele broni, że można kombinować, czy coś nowego nie nabiera sensu w tym momencie, czego jeszcze na tym etapie nie widzimy, no bo jesteśmy tylko wciąż się rozbija o to, że jeżeli chcemy sobie pomyśleć, czy jakiś oddział ma sens, na przykład piątka plag marinów na znaczniku, to czy nie wolisz wciąż mieć 5 berków na tym znaczniku stojących za ścianą, którzy zabiją coś, co jak do nich przyjdzie. Ale to jak wszystko tak. W tej grze. No. I mam wrażenie, że to w chaosie znowu się rozbija to, że są wybory lepsze.
Tak, Chaos ma dużo jednostek, które są po prostu przegięte, nie oszukujmy się, więc wszystkie pozostałe modele muszą walczyć o miejsce w rozpisce z przegiętymi unitami, z kultystami, z plagbearerami, z berkami, z czarodziejami, więc no, każdy slot ma mocną konkurencję. No i to jest główny problem Chaosu. A coś jeszcze chyba chcieliśmy dalej powiedzieć, panie Piotrze? Dalej jest jeszcze kwestia omówienia armii, do których nikt się za bardzo nie zgłosił, a mianowicie Adeptus Mechanicus. Czy jesteśmy w stanie... Nie znamy się! Zupełnie nie znamy, ale się wypowiemy. Drodzy Państwo, witness it. No, to w sumie trochę już banter mieliśmy przed nagrywaniem co do tej armii. Tylko mało burzy mózgów. Wszystko fajnie, bo staniały tam Belisariusz, jakieś Onagery, tutaj Staniało katafrony. Praktycznie wszystko poza serwitorami? Ale serwitorzy w sumie... nie wiedziałem, że są w tym kodeksie, tak szczerze mówię. Ale serwitorzy stanieli, podrażeli bazowo, ale broń potrafiła. A, no dobra, to przepraszam, wszystko staniało. No więc kurczaki też staniały, kombatowe? Nie, kombatowe nie, tylko i wyłącznie zasięgowe. Tylko zasięgowe, okej. I ogółem wszystko jest niby fajnie w tej armii, tylko bo niby wszystko staniało, jest super i bla, 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 bla. A później się rozbijamy o to, że jeżeli chodzi o build strzelecki, to build strzelecki na zastawionych stołach primo nie działa, po drugie nawet na niezastawionych stołach nie działał, bo strzelał po prostu... Bo nie mają flya. Strzelał za mało i kleiłeś się na jednym onagerze, co jest banalne przy jego wielkości podstawki. I tak właściwie problem już... No nie było jak grać, a to jest armia, która jest tak jednowymiarowa, po prostu masz... Albo jakbyś robisz... powrzucał kilka unitów priestów do zwrotki w kombacie, jakby coś się obkleiło. No to już masz problem, że oni stoją i nic nie robią, możesz nie zastrzelić. Nie, no, że są tylko pomysły, tak? Tak, nie, no jasne. Tak. Problem z Admechem jest taki, że przed Big Fuckiem ostatnim ta armia nie była jednowymiarowa, bo miała stratagem Stygis 8, mogło się zinfiltrować i to dawało pole do popisu takim rozpiskom jak rozpiska na kurczakach, które po prostu no, była dwa w dużo... Na przykład grałeś 17? Grałem z tym, tak. 18, jedne strzeleckie, dwa oddziały kombatowe. Albo Niemcy mieli całą armię kombatową Admechu. Tak, na elektropristach. Tak. I na infiltratorach i restalkach. Tak. Ale właśnie te armie były fajne, ciekawe, ale opierały się na tym jednym stratagemie, czyli na infiltrowaniu się i w pierwszej turze wpadałeś w kombat z przeciwnikiem, do tego dochodziły stratagemy fajne, do tego dochodziło wsparcie strzelania, które potrafiło coś tam strzyścić upierdliwego. No i teraz GW to ścięło. I tak naprawdę z armii, która miała taką możliwość bawienia się w tym kierunku... Można by powiedzieć, że oni jeszcze dostali rykoszetem, tak? Bo to ścięcie szło głównie w Alpha Legion czy Raven Guard. Tak, a oni dostali przy okazji. Tak. No i tak naprawdę zabito cały ten build. Jedyne co zostało w Admechu tak na obecną chwilę, to co widzimy, to jest strzelecki Firebase bez flya. To jest koncepcja armii, która nie działa praktycznie od początku tej edycji, no poza Tau, które ma po prostu tak... Na samym początku edycji działało na Razor Spamie. No ale jeszcze. Ten Razor Spam wypadł z mety w ciągu 2 miesięcy, tak na dobrą sprawę. Więc no... Jeszcze przed pierwszym metem. Tau też da się skleić, bo Tau bardziej kontroluje stół niż to. Ale jasne. Tau ma fly ale Tau i ma Overwatcha. Okay. Tau, nawet jeżeli masz w Tau modele, które nie mają flya, typu, nie wiem, tam... No tak, 50, to armii, tak? 50 Fire Warriorów, screenujesz ich trzema Riptidami, które mają flya, i dronami które też mają flya. W miejscu, gdzie stały te jednostki z flya. Więc w momencie, w którym nawet armia kombatowa dochodzi, dostaje cholernego Overwatcha, naprawdę strasznego, i nawet dojdziesz do tego Tau, to ci po tym, jak on odleci i cię wystrzela do końca. Więc tak, oni dzięki temu mogą to grać. Admech nie ma takiej możliwości. Czy Admech w ogóle ma coś z flyem? Chyba nie. Nie, dlatego myślałem jedynie, czy jakieś dwa oddziały z tyłu do zwrotki, jakby się coś skleiło, ale to chyba nie. Lepiej już wziąć to z innych armii Imperium. Okej, właśnie, jako dodatek do armii Imperium. No tak, trzy oddziały Skitarii, Rangersów. No to jest największa różnica, tak? Mam najtańszy batalion w całym Imperium. Czy te 15 punktów różnicy batalionu coś robi? Ale jest jeden stratagem mega jest dużo. Jest stratagem z Gai, który jest fajny. Który według mnie... Grześ to dorzucał do IK i to całkiem fajnie działało. Nie, to jest mega dobry czar. Także jako dodatek... Stratagem, nie czar. Tak, tak. To bijanie czarów z takiego głównego oddziału za tam 30 punktów, 35. Nie, bierzecie do Knightów i wtedy na przykład bijacie Duma, bijacie Death Hexa. To jest potrzebne. Dokładnie. Bijacie cokolwiek takiego ciężkiego. 75% szansy, więc...
Raczej wyjdzie. Ale teraz pytanie, czy na przykład siostry nie będą robiły tego lepiej? No. Znaczy nowe, na nowym beta-kodeksie siostry mają bardzo konkretną antymagię. Nie są tańsze. Nie są też dużo droższe. No tak, no, myśląc w kontekście drużynówki, możemy sobie myśleć, że ktoś może wziąć siostry, ktoś może wziąć admych jako dodatek. No w kontekście... Tak, ale czy chcemy dwie armie Imperium w teamie? To był nasz ostatni problem. Tak jak ja rozważałem, to ja siedziałem z prawie samym Xeno w teamie. Może jedną armią Imperium i jedną armią Chaosu. No, Imperium, na 8 osób. Imperium nie ma łatwo aktualnie, to jest duży problem. Tak naprawdę Admech ma problem na poziomie koncepcyjnym właśnie, założenia. To co mówiliśmy o demonach, tak? Tutaj problem się pokrywa w drugą stronę. Tylko u demonów to działa dzięki temu, jaka jest meta, co gra i można to wykorzystać. Admech niestety jest w tym miejscu, że jego założenia stoimy i strzelamy, nie działa. No. Szczególnie, że w ich wypadku stoimy i strzelamy jest dosyć dosłowne, jak roboty włączą odpowiedni tryb. Więc... Co tam, że nie masz flya, możesz też move'a wyłączyć. Sklejanie nigdy nie było prostsze. Nie musisz martwić się o fallback, kiedy przeciwnik się nie rusza. No tak, knighty potaniały po 35 każdy. No, ale to knight, to są te słabsze knighty. Poza każdy lado. Nie będziemy. I tym z dzidą na matkę świstaka, tak? To jest harpun. Harpun na matkę świstaka. Nie będziemy oczekiwać, że Admech jest fajny, bo potaniały knighty. No, no nie, Admech na czterech knightach to nie jest fajny Admech. W sensie armia tak zauważalnie potaniała. Jak widziałem jakieś rozpiski, to na poziomie, jak grasz na 2000 punktów, to armia kosztowała teraz 1600, jeżeli brałeś czysty Admech, więc to tak zauważalnie zyskała punktowo, ale no, wciąż te jednostki są za słabe według mnie. Tak. Wciąż mają swoje problemy, które... Masz jakieś triki na hordy, tak? Możesz odpowiednią kantyczkę odpalić, walnąć naprawdę dużo mortali w takie hordowe armie, więc to jeszcze ma jakiś sens pod tym względem. I może to by miało jakiś sens, ale na singla to według mnie jest mocny strzał w stopę i proszenie się o problemy po prostu, bo trafisz na pierwszą lepszą armię z oddziałem, który ma jakieś gimmiki z deepem, popchnięciem. Albo że wyjściem z kombatu. No kozy, spiry. Albo trafiasz na przeciwnika, który ma po prostu lepsze strzelanie niż ty. No. Albo jest Eldarem i chowa się za ruinką, a potem w ciebie wlatuje i ma lepsze strzelanie i lepszy kombat. Jeszcze pogłaszczę cię czarami, żeby było zabawniej. Możesz też trafić na armię eldarską na samolotach, gdzie twoje super onagery mają tylko minus 2 do hita. No, ale z Belisariusza może rerolować wszystko. Oh yeah! Czyli rerolujesz 6 na 6. No. Nie, no na 3 trafię. No minus 2. No, to jest 7 minus 2. Pan pędzel na palcach. Okay, dobra. Kącik matematyczny, Team Poland 40K. Dzisiaj odejmowanie. Dzisiaj ach ci inżynierowie. No, też nie czuję się wystarczająco jakby... wykwalifikowany, żeby coś ładnego powiedzieć o tej armii, bo się nie znam na niej, tak? Wiem, że ktoś... Kminiłem to parę razy, myślę, że coś tam się znajdzie. Za każdym razem... Ktoś gra na turniejach w ogóle Admechem? Powiedziałem, że który ma tajską batalię. Kilka osób jest z tego, próbuję. Co obserwowałem. Próbują? I coś tam próbują. Ale z tego, co widziałem, te osoby, co próbują, idzie im gorzej niż próby Niltaga z Nekronami, co o czymś mówi. Konrad tam próbował nieraz z tym Admechem grać i najczęściej wygląda tak, że z każdym turniejem miał coraz więcej gwardii. On takie fajne roboty, tylko nazywają się Lemanrasy. Ostatnio z nim grałem w Lublinie na drużynowce, to już miał po prostu Hirohamera bez żadnego Admecha, więc to już, niech to o czymś świadczy, że no, nie znamy tej armii między innymi dlatego, że tej armii w mecie nie było, nie ma i szczerze ciężko mi zobaczyć, żeby była. A jak byłem selekcjonerem, to nawet parukrotnie próbowałem ludzi zmusić, żeby po prostu przekopali tą armię i zobaczyli, co tam się kryje. Pamiętam te zgrupowania, na których to testowali i potem było tak, po końcu gry było tylko takie, no i jak ten Admech? No to nie działa. Więc
No cóż. Ale no może się mylimy i może coś fajnego z tego wyskoczy. Ale moim zdaniem po nerfie strategemu Stygisa, no tutaj nic ciekawego nie ma. Tak naprawdę owszem. Całe takie gimmiki, te triki po prostu zniknęły. Jasne, możesz wystawić dużo strzelania, pójść na turniej, na którym będziesz miał patelniowate stoły i zastrzelić dwóch przeciwników, będziesz miał farta, no i spoko, ale w kontekście takiego. Trzeci cię zabije. Albo nawet będziesz miał farta i trafisz na trzech, którzy mają gorsze strzelanie od ciebie, nie mają super movementu i szarżowania i możesz ich zabić, bo akurat taki, takie masz. Akurat trafiłeś trzy razy Grey Knightów. Tak, trafiłeś trzy razy Grey Knightów. No ale no mówię, w kontekście jakiegoś poważnego grania na wyższym poziomie to już nie jest armia, która ma jakiś potencjał. I teraz właśnie zastanawiamy się, dlaczego na komputerze pędzla znajduje się Excel o nazwie Mokre Fantazje Pytusia. Nie chcemy wiedzieć. Chodziło o miejsce Terklodarów w mecie, ale cóż, zmieniło się tak dużo, że pominiemy. Tak, bo może chcemy powiedzieć o zmianach w Chapter Approved Darklodarach. Shizzy jako osoba następny. Koniec. Nie, no, akurat Darklodarzy są dobrze. Ale skoro został już poruszony w temat, nazwijmy to Armii, która jest jeszcze słabsza niż Admech, a mianowicie największa obietnica tego Chapter Approved, teasowana od dawien dawna. Tak, że będą mieli Smite. Że będzie Smite w pełnej wersji, że nagle zaczną być grywalni, czyli... No i właśnie wracając, zero zmian do poważnych datasheetów albo zasad Armii. Nie, no, potanieli punktami. No. Sporo stania, widziałem kminę do Pragi Forfeitera z tymi herosami, którzy dużo smajtują, co... A tak, grałem na to przed Chapter Approved i powiem ci, że jak masz właśnie na przykład groteski, czy jakbyś miał plagi, to tam można całkiem fajne wiaderka mortali wyrzucać. No, z herosów, tak? Z herosów. Według mnie, no problem... Wiesz, co znaczy dla armii plagów wiaderko mortali? 3 tesserakty. Powiem ci, że jeżeli ktoś mi ściągał 3,5 groteski na turę, to całkiem lepiej niż na przykład knighty. Strzelające. Tak, więc... No, mortali nie ma imba, tak, to coś kojarzę. Ale raczej... No, ta armia znowu ma ten problem, że założenia... Jakby bym powiedział, że ta armia dostała znowu rykoszetem w poprzednich po prostu big fuckach, tak? Armia, która była super alpha strike'iem z Deepa, dostała ścięgi... Nerfy Deepa. Dostała nerfy Deepa, tak? No i... No i, tak... no i skończyła się przygoda Grey Knightów z Smite. Nie, no potem jeszcze dostali nerfem Smite'a. I aktualnie, każdy Grey Knight, którego ktoś miał w domu, dostaje na ramiennik Death Watcha i Storm Shielda zamiast miecza. I tak to wygląda. Pracownik delegowany. Znaczy nie, to jest Erasmus. Także drodzy Państwo, gracze Grey Knightów, Erasmus, Deathwatch i bawcie się dobrze. Ale cóż, no też według mnie... Herosi są spoko. Tak, tak, ale dużym problemem jakby tej armii nie jest tylko to, że oni są po prostu drodzy, ale też te listy, które oni mają. W sensie same profile tych jednostek nie są takie... Nie robią wow, to jest zwykły Space Marine, który po prostu... Strzela lepiej. Drożej. Są bardzo dobrą armią do kontrowania demonów Slaanesha. No. Przepraszamy właśnie ludzi, którzy słuchają tego w słuchawkach. Ale nie, generalnie... Jeżeli gracie tylko i wyłącznie z waszym kolegą, który gra tylko i wyłącznie z Slaaneshem, chcecie go stracić. Ale to nadal możecie przegrać, bo jest stratagem za 2 CP, który wraca cały oddział demonów. Więc generalnie niezbyt. Co chciałem powiedzieć, to jak sobie spojrzycie na wszystkie zmiany punktowe, to zobaczycie, że wszyscy specjalni herosi podrożyli od 40 punktów, potanieli od 40 do 60 punktów. I to jest to, co właśnie zwrócił uwagę Forfeiter, tak? Że możesz wziąć ten Supreme Command, który będzie walił dużo smite'ów, jeszcze jakoś sensownie się bił i będzie kosztował tylko z 300-400 punktów, tak? Czyli tyle, ile właściwie cały Supreme Command tych Blood and Jelly. Tak? I to wciąż może mieć sens, bo to po prostu smajtuje, więc to nie jest jakby tak jednowymiarowe. Jak na przykład Drago też w kombacie jest całkiem dobrym świrem. Tak, więc no tak. Potaniał o 60 punktów. Więc mam wrażenie, że ich herosi, by, tak jak właśnie zauważył Forfeiter do Pragi, są fajni jako dodatek Supreme Commandowy, tak? Bo nie chcecie brać żadnych trupsów z tej armii. W sensie nie chcecie robić batalionu z tej armii. Kolejny minus... Brygadę, idźmy na całość. Kolejny minus, jaka ta armia dostała, to jest to, że... Znaczy też rykoszetem wcześniej, że jak obczarujesz tego herosa, robisz Gate of Affinity, on traci wszystkie buffy.
Tak, to prawda. No. Tak, to jest. Ale, co jest. Ale jakby dostał dużo debuffów? Doom! Miss Fortuna. Doom i Death Hex. To się wyprodukuje i wszystko. Teleport. I... Instant cleansing. Taki. Więc, możesz na niego rzucić tam Might of Heroes, inne fajne buffy. Nie, on wciąga trochę Warp Dustu. Żeby w przejściu. Kaldor Drago, pozdrawiamy. Tak. Kto nie widział tej animacji, bardzo, polecamy. Polecam. Ostatnio zdjęli się chyba. O nie. No, szkoda. Ale warto poszukać, jak wpiszcie sobie w Google Kaldor Drago Warp Dust. Ewentualnie polecamy kanał Flash Geeks. No i niestety ta armia wciąż... To, co miało kiedyś sens, na przykład było Grandmaster w Nemesis Dreadnightie. To jest pewnie te czasy, trzech ludzie wystawiali. Heavy Psylancer, 12 strzałów, Ale to była fajna meta. Widziałem, jak ktoś się cieszył na forum, że może wstawić 6, a później sobie przypomniał o tym, że jest ograniczenie do 3. Możesz wystawić 3 Grandmasterów w tym Dreadnoughtie ichniejszym, tak to się nazywa? Dreadnoughtie, tak? Dreadnought. No, nosi dełku. Trzech Grandmasterów w nosidełku i 3 zwykłych w nosidełku. No i... I pójść na dowolny turniej i przegrać wszystko, ale z jakąś satysfakcją. Ale chyba, że nie da dowolny turniej. Szczerze? One mają rending. Masz szansę nawet z tym przegrać. No, niestety, armia dostaje cały czas rykoszetami, tak? Smite jej nie... Widziałem dyskusję na przykład ludzi na forum, a mianowicie, że co by się stało, jakby Grey Knighti dostali pełnego smite'a. Ja sobie pozwalałem sobie o tym nawet siedzieć i myśleć. Fantazjować, jakby to wyglądało, weźmiesz 90 tych strike składów, wszystkie podzielisz na 2 składy. Nieważne, że nie masz jakich dowieść w zasięg smite, bo są 5 marinesów plus invent. Powiedzmy, że zrobisz jakieś shenigeny z deep strike'em. No tak, to tylko i w drugiej turze. To tylko połowa. Nie na coś wymyślisz, że zaadwansujesz na 6. Zaczniesz i zaadwansujesz na 6. Okej, niby fajnie, masz te smite'y. No, ale oni mają smite na 12. No dobra, no to dostają... Weźmiesz Herosa, żeby podwoić im zasięg. No okej. Okay. Oni mają smite na 12, a razem sami na 24. Ciekawe, kto wygrał na Prospero. Żyjemy w kłamstwie. Grey Knight nie było na Prospero. Magnus żyje... Ale... Shizzy właśnie pokazuje, jak zna flap 40. Grey Knight ci wygrali na Prospero. Jakbyś ktoś nie wiedział. No to nie wygrali, ale to nie tak jak naziści wygrali wojnę. Analogię. Na Księżycu, tak? Tak. A Hitler żyje w Argentynie. Tak. Ten off-top zmierza w ciekawym kierunku. Polecam pomysł jego. Polecam nowy trailer Iron Sky 2. Tak jest. Tam na Krotoksach jeździ, tak. Hitler na Krotoksie? No to grubo. Dobra, to... Mam wrażenie... Wracając do meritu, kiedy Hitler rzuca smajta... Nie, moment. No, nawet, ci Grey Knighti, nawet jakby mieli pełne smajty, nawet jakby mieli je na 24, to biorąc takie 9 składów po 10, to jest 1800 punktów, plus Herosa, który im podwaja zasięg, plus drugiego Herosa, żeby było to jakkolwiek legalne, pewnie wciąż nie jest legalny taki detachment, nieważne. Niech nas poniesie fantazja, kto nam zabroni. No to mamy 18 składów, które rzucają smite. Okej, okay, nie pogarszałyby się. No i... No jeszcze pestkują? No tak, jeszcze pestkują. To masz jedną turę tego, zanim umrzesz? 36 wundów. Nie, no ale to... Czekaj, 90 mają... No wundów? Tak, ale to wiesz, wystarczy, że... No wystarczą 2 składy Shining Spearów. To jest odpowiedź na prawie wszystko w tej grze. Tak, jak są próbował, ma pan problem? Próbował pan z Shining Spearów? Ja miałem problem. Kto wygra, tak? 90 gości w srebrnych zbrojach czy 10 typków z rakietami, tak? W rajtusach. 10 dziwnych kolesi na motorach. 9. Nie, ja myślałem o Reaperach akurat. A, czy próbował pan odreaperować i zreaperować ponownie? No niestety, no. Grey Knight, po prostu Marini w dużych ilościach z buta
No zauważmy. Przy ich koszcie nie ma sensu. No. Ile zwykłych właśnie chłopaków w 3 plusie lata po stołach? Deathwatch ma 3 plus. Inwa, czyli nie jest zwykłym chłopakiem z 3 plusem, tylko jest Deathwatchem z 3 plusem. Jeszcze zacznijmy od tego, że strzela lepiej. Jest to w trupsie. To też jest. I strzela lepiej. I tak naprawdę działa dzięki temu, że ma opcję na wychodzenie z kombatu teleportacją między innymi. Tak. Więc naprawdę dużo rzeczy się musiało wydarzyć. I ma lepsze strategemy. Lepsze amunicje, lepsze strzelanie, lepszego save'a i możliwość teleportacji. No parę rzeczy się musiało wydarzyć, żeby ten chłopak zaczął grać. No naprawdę. No generalnie, jeżeli twoja armia nie jest Blood Angelowa, to po prostu wystajesz jako Deathwatch. No. Świeże posiłki na Deathwatchu. No tak, bo jak masz Blood Angel to tych trzech kapitanów. Nie, no DC jeszcze ma sens. Nie. To znaczy szczerze, z DC jest tak, że za każdym razem, jak do tego podchodzimy, jesteśmy zajarani tym, co robi DC, bo co może zrobić. Bije parę razy. A potem każda osoba za osobą, ja, Karol, Duda, odbijamy się od tego DC. I okazuje się, że ta armia, jej problemem, to już w ogóle off-top zjechał na armię BA, ale co, mi tam, jak już lecimy, to lecimy. Problemem DC jest uzależnienie od rzutu na szarże. Spalenie jednej szarży może cię kosztować grę i to jest brak no to trzeba wziąć Wartime. To musisz ich wziąć w Black Templarach, ojczek. Miałbyś przerzut. Albo Wartime wziąć. I to nawet dochodzisz do momentu, w którym bierzesz tego Lemartesa i robisz te szarże na 3D6 z rerolem, a potem palisz te szarże. I poddajesz całą grę, więc to jest mega zabawna armia. Ja się świetnie bawiłem nawet przegrywając, ale wciąż myśląc w kontekście poważnego grania, już nie daj Boże drużynówki, gdy mówisz, że o, ja ich zapinam 15 punktów, potem palisz szarże na 3D6 z przerzutem i nagle z rozpaczą w oczach mówisz swojemu coachowi, że no sorry, ale będzie zero. No to nie jest armia, która jest dobra. No... Jedyni marniejsi, jakich widujemy, tak właściwie, to raz na pewien czas gdzieś się pojawią berki. Tak. No tak, no. Marniejsi nie mają łatwo w tej edycji. Pojawiają się albo Deathwatch, albo jakieś 20 plagusów w armii kultystów, albo się pojawia jakaś armia berków, albo pojawiają się jakieś dziwne rzeczy pojedynczo. Ale takiej armii Marinesów z prawdziwego zdarzenia, no nie mieliśmy. To nie jest kompania z siódmej, no. Kompania z siódmej to piękne czasy. To syny w racji. No, no. Nie no, teraz na 2000 punktów byś wystawił ich transporty. Jej! Ciekawe, co dalej? No. Szczerze, zastanawiam się, czy gdyby na obecną chwilę transporty w kompanii były darmowe, czy to miałoby sens, chyba nie. Nie no, mógłbyś nimi kleić armię strzelającą. No tak, bo jest ich tyle. Tał tak skleje tymi rynosami. Dropodami. Znaczy, zważając na to, że spada 9 cali od nich, to drzwiami. Szczerze, gdyby Dropod miał możliwość spadnięcia w kombat, to brałbym za 100 punktów. Znaczy, kiedyś na jeszcze w czasach, kiedy ja intensywnie grałem, mianowicie w 5 edycji, Dropody miały zasadę Imperial Guidance System, który pozwalał ci spaść tuż przy impasie, tuż przy jednostce. No do 7 edycji dalej to miały, jak najbardziej. Teraz tego nie mają, tylko dlatego, że tego. No nie potrzebują, bo się nie da wylecieć w impas. Znaczy, no, może da się samym próbować tam. Jeżeli chcesz go stracić, tak. Nie, bo nie ma impasów w tej edycji, no to jest ciężko. Tak. Czyli możesz ewentualnie powiedzieć. Ale mogłeś też jakby. Możesz rzucić do ściany i powiedzieć się bossem. Nie, jedyna opcja, żeby zabić Deep Strike'em Dropodu, to go po prostu do końca trzeciej tury nie zrobić. Albo to nie jest mieć, jedyna opcja. Albo nie mieć miejsca na stole, jak zagrałem kiedyś z Kacprem, który miał Grey Knightów. Zdarzają się takie gry. No okej, czyli to jest ciągle sytuacja, w której po prostu nie spadasz do końca trzeciej tury. Tak. Zgodnie z fakiem ETC musisz spaść. Nie? Nie. Nie jest tak, że jeżeli coś się musi wydarzyć... Czyli on jest tylko sędzią, nie pytaj go o to. A, okej, przepraszam. Jak mam dokument przed sobą, to ci odpowiem na pytanie. Bez prawnika nie będę rozmawiał. Przecież jest jeden. Mój klient odmawia zeznań. Dobra, nie oszukujmy się. No, czemu mówimy o Dropodach? Chyba już. Wyczerpaliśmy merytoryczną część jakieś 20 minut temu, teraz jest tylko lepiej. Czyli tak, Grey Knights w Dropodach to byłoby to. Przeciwko armii Slaanesha wyrównany kombat. Jeżeli ktoś lubi walki paralityków oglądać, to myślę, że dobrze by się bawił. Ślepi niewidomi. Wdarty.
Szczerze, oglądałbym w pay-per-view. Dobra, wydaje mi się, że wystarczająco już wyczerpaliśmy. Dobrze, czyli w momencie, w którym podcast doszedł do tego, jak Adolf Hitler rzucał smajty na Prospero i o tym, jak działają niewidomi slaneszyci w droppodach, myślę, że wyczerpaliśmy nasze możliwości na dzisiejszy dzień. I chcielibyśmy podziękować wszystkim Państwu za ten rok, bo tak naprawdę kończymy pierwszy rok nadawania naszych podcastów. No w sumie... Z 40 filmików było wrzucone. No. To jest będzie 39. Czyli prawie 40 filmików z 40k na rok działalności. Wow, ale prawie nam się udało. Także dziękujemy, że byliście z nami przez cały ten rok. Dziękujemy, że nas słuchacie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku też będziecie sięgać po nasze produkcje. Byłem ostatnio pozytywnie zaskoczony, gdzie w ogóle znajduję osoby, które słuchały, a mianowicie malując figurki, oglądałem sobie na Twitchu, jak gościu gra w Heroesy 3 i na czacie była dwójka gości, które rozmawiają o naszym podcaście. Wow. Zacząłem z nimi gadać, miałem taki wow. Ja ostatnio byłem zdziwiony mocno, jak się dowiedziałem, że gracze AOS oglądali nasz filmik o kombacie, bo w sumie mają podobne zasady, tak wiele rzeczy się pokrywa. Także najpierw padło pytanie, ej, czy mogę to wrzucić na grupę AOS? Stary, śmiało. No, pozdrawiamy, Marcina, pozdrawiamy. Także dziękujemy, że byliście z nami, zapraszamy w przyszłym roku. Że znosiliście nasze głupoty. Czasem nie jest z nami lekko, wiemy o tym, ale w imieniu wszystkich, którzy tutaj nam pomagali, wszystkich, którzy nas wspierali, wszystkich, którzy współtworzyli razem z nami ten content, postaramy się w przyszłym roku być jeszcze lepsi, postaramy się ograniczyć bardziej off-top. Możemy zagwarantować, że się na nas zawiedziecie. Obiecujemy tak 30%. Może będzie lepiej, ale no nie chcemy zapeszać. Będzie jako tako, to obiecujemy w ciemno. Tak. Średnią jakoś możemy zagwarantować, ale postaramy się, żeby było lepiej. Ale tak na przestrzeni roku to dawało przynajmniej mi sporo satysfakcji, jak potrafiliśmy usłyszeć, czasami zobaczyć gdzieś jakiś taki miły komentarz od ludzi, którzy na przykład na żywo ich spotkaliśmy na masterze. Dziękujemy wszystkim za miłe słowa, za komentarze, za wsparcie. Jesteście super. Cieszymy się, że możemy to dla was robić tak naprawdę. To fajnie, że community żyje, fajnie, że dyskutujemy o tym wszystkim. Wytykacie nam błędy, które są, oczywiście się pojawiają, bo jesteśmy tylko bandą gości, którzy grają figurki. Więc tylko udaje. Także wytykajcie nam błędy, piszcie nam miłe słowa, dawajcie łapki w górę. Subskrybujcie. Klikajcie dzwoneczek. Żeby pokonali PewDiePie'a. To w 2022. Najpierw będzie... T-Series, potem PewDiePie. Tak. Znaczy, no tak naprawdę no, możecie klikać lajki, bo to potem pomaga nam w poszukiwaniu sponsorów dla reprezentacji, więc to nie jest tak, że po prostu sobie przedłużamy internetowego penisa w ten sposób. Nie, no, to ma swoje wymierne korzyści dla repry, więc fajnie by było. Ale nawet jeżeli po prostu oglądacie nas, słuchacie do malowania, do grania, bardzo dziękujemy, jesteście super i zapraszamy w przyszłym roku. No, także trzymajcie się wszyscy. Cześć. Buziaczki. Cześć, tutaj Octos i krótko opowiem o zmianach dotyczących Custodes w Chapter April 2018. Zmiany są raczej kosmetyczne i niewiele wniosą do tej armii, no ale jedziemy. Alaros Custodians, czyli tacy Custodes na sterydach na piechociarze, coś w rodzaju Custodes Termosów, stanęli z 70 punktów do 65. To właściwie na tyle oni są niegrywalni, na tyle to jest jakiś taki słaby unit, że no to tutaj totalnie nic nie zmienia. Podobnie mamy z Custodian Wardens. Też unit slot elite staniał z bodajże 49 na 43 punkty, 6 punktów. To też niewiele zmienia. Fajnie by było, jakby potanili piechotę, trupsy, Custodian Guard. Niestety oni nie staniali. Dalej są w tym samym koszcie 40 punktów z jakimś tam wyposażeniem powyżej 50, więc mamy tutaj na dwóch potanienia kilka punktów na dwóch elitarnych jednostkach, które tak właściwie się chyba nigdy nie wystawiało. Co mam dalej? Shield Captain, zwykły na piechotę, staniał ze 110 do 100 punktów. Co też niewiele zmienia, wciąż nie będzie warto go wystawić. No to nie jest niestety Shield Captain na motorze, który zachował swój koszt. Co dalej mamy? Shield Captain in Alarus Terminator Armor staniał o 20 punktów, ze 130 do 110.
wciąż nie widzę za bardzo dla niego zastosowania. Jest to dość silny bohater, wyporny, no ale nie bije się jakoś epicko, jest powolny. Ciężko tutaj znaleźć dla niego jakieś sensowniejsze zastosowanie. Co mamy dalej? Stanion Dreadnought. Venerable Contemptor Dreadnought. Kastodesowy. Staniał ze 130 do 90 punktów, czyli 40 punktów w dół. Wciąż niestety ze swoim wyposażeniem, czyli z Power Fistem, czy tam coś, Dreadnought Combat Weapon, razem ze swoim bronią oraz z swoim działkiem Heavy 6, siła 7, AP minus 1, będzie kosztował za 150 punktów, bo to jest 90 plus 65 plus jeszcze kilka tam drobiazgi, czyli 160 punktów. Za model, który ma 10 wundów, ma 5 plus infa, 2 plus save'a, no ale ma 6 strzałów z siłą 7. Co jeszcze? No i ma combi bolter, no i chodzi na 9 cali. No też nie widzę za bardzo wciąż dla tego zastosowania. Land Rider też bardzo dużo potaniał. Z 283 do 217 punktów, czyli to jest drop rzędu 70, jakoś tak, 60-70 punktów. No ale wciąż do tego Land Raidera musimy mu zawsze dodać jego standardowe wyposażenie pod tytułem dwa razy twinkowane laski, które wciąż kosztują po 50 punktów w tym kodeksie, czyli już będzie kosztował nas 317, i Twin Heavy Bolter, który kosztuje 17 tutaj, czyli on będzie kosztował pod jeszcze jakieś tam drobiazgi pod 350 punktów. No i za to mamy 4 strzały z las kanonów i 6 strzałów z heavy bolterów. Dodatkowo nie ma inwa, kastodosowy Land Rider, ma finną panię na 6+, no więc też obstawiam, że raczej się nie będzie go wystawiać, więc no fajna zmiana, jak tak ktoś sobie gra do piwka, zarówno dla Dreadnota, jak i dla Land Raidera, no ale na turniejach raczej wydaje mi się, że go nie zobaczymy, no chyba, że jakiś klimaciarz. Potaniał także bohater, Captain General Trajan Valoris, z 250 do 185. Wciąż, no, jeśli miałbym do wyboru wziąć Shield Captaina na motorze, czy Trajana, dla mnie oczywisty wybór, że kapitan na motorze. Co mamy dalej? Potaniał Salvo Launcher, z 25 do 15 punktów. Fajnie, że potaniał, bo wcześniej, no, generalnie, kiedy kosztował 25 punktów, właściwie wychodził Salvo Launcher tylko lepiej na jakieś pojazdy o tafie 8 bodajże bez inwa, jak na przykład Lemany. Natomiast na prawie wszystko inne, Hurricane Bolter na krótkim zasięgu był lepszy niż Salvo Launcher, więc fajnie, że potaniał. Teraz być może będzie można go rozważyć. Chociaż myślę, że wciąż Hurricane Bolter będzie lepszym wyborem. Sentinel Blade spadł, kosmetyczna zmiana, z 9 na 7 punktów. Nic to właściwie nie zmienia. I Storm Shield na charakterach potaniał z 15 punktów do 10, co też nic nie zmienia, bo kapitan na motorze nie może wziąć Storm Shielda, więc nie zmienia tego kosztu, a kapitan na piechotę no jest średnio użyteczny. Czasami jakiś taki zapychacz do slotu na turniej, gdzie nie możemy wziąć triplować jednostek, tylko możemy dublować, no to wziąć Supreme Command Detachment, dwóch kapitanów na motorze, jeden z buta. Czy to ma sens? Wciąż ten Shield Captain na piechotę ma średni sens. No więc także zmiany są bardzo kosmetyczne. Jednostki, które dostały duży drop w punktach, no wciąż są niegrywalne, tak jak nie były wcześniej. Więc zmiany właściwie niewielkie. Oczywiście troszkę na plus, bo koszty są niższe, ale no stricte w tym, co się gra w Custodes, nic to nie zmienia. Więc to tyle ode mnie z grubsza. Pozdrawiam.